Betlejemskie światełko pokoju, które trzymam w moich dłoniach, to jest światełko, które przypomina nam o tym, że Chrystus pragnie pokoju. Jest ono rozprowadzone przez harcerzy w okresie Bożego Narodzenia. I myśląc w tym roku o Bożym Narodzeniu, o tym świetle pokoju, myślę, jak bardzo jest ono potrzebne dla nas, dla naszych rodzin i na całym świecie, a szczególnie dla tych, którzy są pokrzywdzeni przez wojnę. Życzę wszystkim pokoju, obecności Chrystusa i przede wszystkim tego, żebyśmy otworzyli nasze serca na Jego obecność. Otworzyć serce, doświadczyć Chrystusa, to także podzielić się dobrą nowiną, podzielić się sercem, podzielić się dobrem. I tego życzę również przy stołach wigilijnych, podczas rozmów z najbliższymi, z przyjaciółmi, znajomymi, sąsiadami, z innymi parafianami. Mam nadzieję, że Boże Narodzenie w tym roku będzie czasem pokoju, dzielenia się i otwartości na Chrystusa. Tego życzę wszystkim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.